to jest tylko jeden kanał. I znowu temat tutaj. No, dzisiaj właściwie się tak nie coś tam dzieje, bo dzisiaj właśnie cały dzień spędzę w Ostrowie Wielkopolskim. Z dwóch powodów. Jednego raczej wam nie powiem, a drugi jest taki, że jak możecie wiedzieć, to prawdopodobnie od dłuższego szkolnego będę wchodzić do szkoły. Więc moja mama, która zna dosyć dobrze Ostrów, to chce mnie tutaj oprowadzić, żebym chociaż wiedział, jak do szkoły dotrzeć. No i gdzieś tam jeszcze. Chcę tam parę rzeczy pokazać, więc jak będzie coś ciekawego, to się do was odezwę. Pierwszy punkt naszej podróży, można powiedzieć, jest Ostrowskie Centrum Kultury. Znaczy taki zwyczajny dom kultury, tylko no naprawdę powiem wam, ładne to jest. Jest biblioteka. Powiem wam szczerze, że nie naprawdę ładne, tylko chyba to jest takie zwyczajny dom kultury, więc pewnie nic tam ciekawego w środku nie ma. Chyba. Sprawy robią różne. Jest kino, jest... sala duża wykładowa, jest sala do koncertów, duże to jest. No duże, no to widać. No. Dobra, ruszamy dalej w podróż. Tu jest właśnie ta pierwsza sprawa, którą dzisiaj załatwiam, czyli szpital. Spokojnie, nie jestem chory, jadę do taty. Dobra, krótko, zobaczymy się później, tyle. Dobra, ja już dawno szedłem ze szpitala. Powiem wam szczerze, siedziałem tam jakieś, nie wiem, 3 godziny mniej więcej, ale tak się nudziłem. Ja w ogóle nie wiem, jak tata mógł tam 3 dni wytrzymać, jeszcze teraz drugie 3. Ale ogólnie jest na tym wszystko dobrze, więc spoko. I teraz tak, przeszliśmy już no dosyć trochę kawałek Ostrowa. Ja nie wiem w ogóle, jak tu się chodzi. Ja pierwszy, wiele razy byłem w Ostrowie, a pierwszy raz jestem tak, że... jakby to powiedzieć, no że chodzę i nie wiem, o co chodzi. Teraz jeszcze pójdziemy do mojej może nowej szkoły, bo chciałem zobaczyć, gdzie to się idzie, jak to tam jest. No i nie wiem, pokażę wam ją, no i potem chyba będziemy już spadać do domu. Znaczy czekam na autobus, a potem spadamy do domu. Więc zobaczymy się chyba pod szkołą. Okej, ja już jestem sobie w Międzyborzu. Tak, wcześniej jechałem autobusem, teraz pociągiem i powiem, że pociągiem się jeździ moim zdaniem lepiej. No tylko, że trząsło trochę. Ale muszę się przyzwyczaić, bo przecież będę jeździł 5 razy w tygodniu. Sobie do szkoły, nie? Dobra, jeszcze się do was odezwę w domu, coś tam wtedy powiem. No i tyle. Dobra, ja już jestem, jakieś półtorej godziny mniej więcej po tym, jak się do was odzywałem, jak wracałem ze stacji, bo oczywiście padł mi telefon, 8% jak wróciłem. No bo tak, jak nie ma z roboty, jak tam w szpitalu tak siedziałem, no to grałem. Jak czekałem na pociąg, no właściwie to jak nie czekałem, to nie grałem, ale jak już siedziałem w ciągu sobie grałem, no i jakoś tam padło. I powiem tak, mama mi mówiła, że... jeżeli chcesz chodzić po Ostrowie, w ogóle jakimkolwiek mieście, to jeżeli jest ładne, to będzie ci się fajnie chodziło, ale musisz wiedzieć, dokąd iść, jak się chodzi. No to ja właśnie powiem wam szczerze, że tak pierwszy raz chodziłem tak po Ostrowie, tak całkowicie. I naprawdę za bardzo, jakoś mi się nie chciało chodzić, bo do taty szliśmy godzinę do niego, do szpitala, a potem jak jeszcze byłem koło swojej szkoły nowej, może mojej nowej szkoły, i szliśmy na dworzec kolejowy, to już naprawdę tylko takie 20 minut jakoś już byliśmy na miejscu, bo już wiedziałem, gdzie iść i spoko. Mówię, podoba mi się Ostrów, mam nadzieję, że mnie do tej szkoły przyjmą. No i będę tam jeździł oczywiście. No i też przekonałem się, że naprawdę pociąg jest lepszy od autobusu. Moje zdanie jest niezmienne, tylko trochę trzęsie, ale to przyzwyczaję się. No dobra, słuchajcie, więc pewnie znowu ten, nie wiem, ile ten daily vlog będzie miał, bo się wydaje, że te daily vlogi, mimo że próbuję coś tam zrobić, to nie wie, co w tym daily vlogu się dzieje. Nie wiem, znaczy tamten ostatni się dobrze przyjął, nie wiem, jak będzie z tym. Ale i tak mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście możecie zostawić łapkę w ogóle, subskrypcję i dzwoneczek. I zaglądajcie na fanpage, bo tam w ogóle nikt nie zagląda. A tam ja naprawdę, ja się tam odzywam często. Mimo tej tam sytuacji, co kiedyś była, że mi tam się coś zepsuło. Ale jest wszystko w porządku. W razie zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia, cześć.